Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie. W kolejnym odcinku zagramy Far Night. No i co, kontynuujemy naszą przygodę. Szczerze mówiąc, nie pamiętam, na czym ostatnio skończyliśmy. Oj. Jak to się nie zapisało? Przyszedłem ten rozdział w poprzednim odcinku. Halo, halo. O co chodzi? Ten rozdział był tak na maksa chujowy. Naprawdę się nie zapisał? Komenda policji, odprawa. Nie. Dobra, wiecie co, no to ja muszę to przejść i zaraz do was wrócę. No dobra. No już jesteśmy. No dobra, no już wszystko jest znalezione. Znaczy wszystko już zrobione, poprzedni odcinek. To prawdopodobnie i dobrze, bo udało mi się to zrobić tak, że w ogóle nie straciłem kondycji psychicznej. W sumie nawet spoko. Dobra, schodzimy na dół i zobaczmy. Znowu się YouTube dojebie, jak ostatnio, że utwór, który leci w tle, ma prawa autorskie, nie będę mógł zarabiać. O, moje pieniążki. Tu gdzieś był chyba ten typek, nie? Po prawo. Dobrze się mi wydawało. Ale fajnie, może zmienić perspektywę. Która i ta ci gówno da. O, tu jest typek. W ogóle wygląda jak ten, co trenował wojownicze żółwie ninja. A nie, przecież on był szczurem. Chrząknij. Z Google. Your presence here bring honor to my miserable shop. My name is Takyo. Tell me what I can do to make you happy. Damn. This guy looks just like that old Chinese dude in Gremlins. If he offers me a little box with a monster in it, I am gone. sprawa. Well, I need some info on this book. I'm conducting a murder investigation and... You, immigration? You come like my ketchup? All paper store family is legal. You verify. No problem. Okay, okay, calm down. I'm not here to bust you. If you no got warrant, you go now. This private property. Yeah, great strategy, Tyler. Nice work. Thanks anyway. At least I tried. No, co? Tyle? Nie mogę go już poprosić? Już koniec? Co, ja mam się teraz zwinąć i spierdoliłem to? Ja myślałem, że jak szkoda, to... A, w dupę. Trudno się mówi. Maybe there is something I can do for you. One client order very rare book. Since this morning, but impossible to find. You find this book, and I tell you all you want to know. So what does it look like, this book you want? Ah, easy. It from same collection as this one. Okay, I ought to be able to handle that. Bring back the sacred diamond of the old sage of the mountain, and he will give you the magic talisman. Oh, man. What am I, in a video game? O Jezus, troszeczkę tego będzie, nie wiem, co mam po prostu porównywać. If the book you're looking for isn't here, then it doesn't exist. Dobra, po kolei sprawdzam. Najpierw sprawdźmy jego biureczko, bo tu było pokazane, że może być. Nie, nie może być? No to tu z tyłu było. Przecież wam chciałem powiedzieć, ale zapomniałem. Bardzo mi smutno z tego powodu. Dobra, porównaj sobie. A? Co to jest to po lewo? No dobra. Moment, jak mam tym poruszać?
Nie. A, kierunkowych, czyli strzałkami, dobre. Podnoś to, boże, ja w ogóle nie wiem, co tu się dzieje kompletnie. Dobra, sprawdzę to jeszcze raz. Bo już wiem, o co chodzi z strzałkami. Po prostu sobie pozmieniałem sterowanie na myszkę. Tak teraz działa? Działa. Tylko czy coś to zmienia? Chyba nie. Chyba niekoniecznie. No spoko, ja mogę się tak bawić w kółko, tylko nie wiem, czy mi to coś zmieni. Naprawdę, ojejku, tak można się bawić i bawić. Aha, dobra, to już jest ostatnia teoretycznie strona, ta? Tu na poprzedniej stronie coś mogło być, o. No, czarno było. To my brother for his 18th birthday, MK. Interesting. Dobra, w sumie w tej książce chyba tyle. Teraz przydałoby się poszukać tej drugiej książeczki, tak? Bo to tutaj nie jest. O, tu też nie, to chyba trzeba już lecieć na górę. A, zmienię. A, już wiem, nagle mi się tak z dupy przypomniało, co chciałem powiedzieć, że twórcy, fajnie, że są te takie rozróżnienia tego, co się dzieje, że są różne te fragmenty gry, tak, wiadomo, raz coś się dzieje, raz trzeba coś pobiegać, a czemu akurat... No i co? Co? Nie rozumiem. Czy ja mam ją teraz wziąć? I co z nią zrobić? Nie wiem, zbiec na dół i zapytać się tego staruszka, czy to jest ta książka? Jeżeli tak, to troszeczkę mi to zajmie. O. Okay, here's your book. I think maybe you've got problem with your eyes. This not book I want. Alright, alright. I'll keep looking. Dobra. Czyli widzę, że to będzie długa, ciekawa zabawa, mogę pogadać. A nie, no mówię, fajnie, że twórcy mają na to taki pomysł. Chwila, czy tu wszystko będzie tak samo? Jeżeli tak, to nie ma sensu, to chyba po prostu trzeba pobiegać i znaleźć jakieś specjalne miejsce, ono tam może leżeć. Fajnie, że twórcy mają pomysł na to, żeby ten tylko trzy makuni, jak jest sekcja zręczności, to są trzy pod rząd, albo tu jak są takie sekcje, że w sumie nic się nie robi, no bo poprzednie oddychanie i to też jest pod rząd. No nie wiem, no i co ja mam? Znowu biorę książkę, będę z nim zbiegał na dół, nie wiem, sprawdzał, co to jest i dopiero leciał na górę, bo nie do końca ogarniam. No ale spoczko. Bo jeżeli tak, to mi naprawdę troszeczkę zajmie. Ale raczej cięcia nie będę robił. Po prostu nam może adnotacje. Czy tak jak zwykle o tym zapomnę. Co ja się deklaruję. Nie ma sensu. No dobra, no i co ja mam tu podejść? No... Co, czy ja mam za każdym razem do tego typa podchodzić i próbować... Czy to jest ta książka? Okay, here's your book. Co znowu straciłem? Trochę zdrowia tego? Nie, chyba nie. Chyba tym razem nie straciłem. Boże, to troszeczkę zajmie. Jestem ciekawy, czy... Mogę go coś podpytać? Mogę. No dobra, to chyba stąd się da wziąć książkę, nie? Stąd się nie da. Stąd się da. The book you're looking for isn't here, then it doesn't exist. A po co się dało jeszcze podejść tutaj? Aha,
teraz mogę podbić z tą książką dla typka. No spoko. Troszeczkę mi to zajmie. To jest bardzo... Czemu nie mogę ci jej dać? Kolego. To jest troszeczkę bezsensowne. No a to możesz to odłożyć? Nie do końca. Ja nawet nie wiem, szczerze mówiąc, jakiej książki szukam. I to jest najgorsze. No spoko, ja to mogę... Nie rozumiem, naprawdę nie rozumiem tej sekcji. I w sumie czy jeszcze będę błądził długo i długo. No trudno się mówi. Ale naprawdę, jeżeli to będzie nieciekawe, to ja to zwyczajnie utnę. Zaraz spróbuję jeszcze zanieść mu... A chyba tą książkę już brałem, no ale nic, zobaczę. Spróbuję jeszcze zanieść dwie książki, jak to nie wyjdzie, no to po prostu zrobię cięcie i się sam z tym pomęczę, żeby was nie nudzić. A jak mi się uda, no to wrócimy. No, czy to jest to? Chyba nie, bo jest cały czas ta sama animacja. Okay, here's your book. Dobra, nie ma sensu was nudzić. Robię cięcie i po prostu jak ją znajdę, to sportem włączę nagrywankę. Naprawdę, to nie ma zwyczajnie sensu. Dobra ludzie, powiem wam, że nie wiem, naprawdę nie ogarnąłem. Wiem, że tam koło niego jest jedna książka, z której są podane numeracja jakaś. Nie, ale kompletnie nie wiem, po prostu stąd wychodzę, bo wiem, że jest taka opcja. Nie dam rady po prostu tego rozwiązać, muszę wyjść. Trudno się mówi. Spierdolił ją na maksa. Dobra, ale wiecie co, to byłby koniec odcinka. Jestem trochę znerwowany na siebie, że no nie zrobiłem tego, no ale trudno się mówi. No nie byłem w stanie, nie rozumiałem tej zagadki. A no i co, nie pozostaje mi nic więcej, jak się z wami pożegnać i zapraszać do kolejnego odcinka. Hejka!